to ta najjaśniejsza z gwiazd, promyk słońca w gęsty las, nadzieja. Wolność to skrzypce, których dźwięków cud potrafi wyczarować mistrza trud. Lecz kiedy zagra na nich słaby gracz, to słychać będzie tylko pisać, zgrzyt i płacz. Każdy ból i mógł znać przejście. Witam Państwa bardzo serdecznie na uroczystości z okazji 30-lecia wyborów 4 czerwca 1989 roku. Wyborów, które otwarły Polakom drogę do wolności. Wolność to królestwo dobrych słów, mądrych myśli, pięknych słów. To wiara w ludzi. Długo musieliśmy jako naród, długo musieliśmy jako Polacy czekać na to, aby cieszyć się wolnością. Tą, o której śpiewał Grechuta. Zresztą to właśnie w piosenkach, w utworach artystów, takich jak Kaczmarski, Gintrowski czy Prońko, dawano upust marzeniom o wolnej Polsce. Wiele z tych piosenek stało się hymnami opozycji, które podtrzymywały na duchu, ale także pozwoliły, by w ostateczności mury runęły. 30 lat temu w głównym wydaniu dziennika telewizyjnego Joanna Szczepkowska, zapytana przez prowadzącą o podsumowanie swoich kilkunastu lat pracy aktorskiej, odpowiedziała, że są teraz sprawy ważniejsze od jej osobistych odczuć i powiedziała w studiu słowa, które weszły do kanonu. Proszę Państwa, 4 czerwca 1989 roku skończył się w Polsce komunizm. Szanowni Państwo, trudno mi zacząć inaczej, jak od wyrażenia podziwu dla miejsca, w którym się znajdujemy, bo rzeczywiście jest to uczelnia robiąca wrażenie, dla organizatorów takiej uroczystości i to w czasie, kiedy spotykamy wiele głosów mówiących, że właściwie 30 czerwca 1989 roku nic się nie wydarzyło. Trzeba by zacząć od tego, że większość z nas, większość z tych, którzy wystąpili w różnego rodzaju rolach w roku 1989, spodziewało się różnych rzeczy, ale nie tego, że po 2 miesiącach od podjęcia decyzji przekroczą progi polskiego parlamentu. Które na mnie osobiście zrobiło największe wrażenie, to po pierwsze było spotkanie z komitetami obywatelskimi. O tym zaczęły i teraz wracam do tego wątku. Solidarność jest kiepska, licha można powiedzieć, kondycja psychiczna słaba. I nagle okazuje się, że ni stąd, ni znowu wyrasta siła społeczna, która jest w stanie przeprowadzić jedną z bardziej skomplikowanych operacji politycznych w Polsce. Że kiedy dziś słyszę o zdradzie, kiedy dziś słyszę o jakichś podejrzanych machinacjach, mogę powiedzieć tak, że z całą pewnością nie uczestniczyli w nim szeregowi kandydaci do parlamentu i wręcz przeciwnie, wielu z nas miało takie poczucie trochę nie beznadziejności, ale dużego ryzyka. W moim przekonaniu pewne zjawiska są zjawiskami względnie trwałymi i nie sądzę, żeby za życia mojego pokolenia, no to już jest sympowe pokolenie, ale także i moich dzieci powstało coś, co byłoby jakąś taką ideą unifikującą, chyba że mielibyśmy do czynienia z jakimś gigantyczną katastrofą, a tego przecież nikomu
nie należy życzyć. Myślę, że wstrząs w postaci jakiejś gigantycznej katastrofy mógłby zmienić bieg wydarzeń. Myślę natomiast, że odpowiedzią na to wszystko, co się dzieje i na ten taki pesymistyczny w sumie ogląd sytuacji może być tylko jedna rzecz, mianowicie świadoma, aktywna postawa obywateli. Proszę mi pokazać, czy dziwnie nie dominuje w mediach światowych przekonanie, że naprawdę to warto pisać tylko o tym, że człowiek powysysa. Normalność po prostu nie jest cenie. Normalność to nie dziarstwo. Normalność to coś dla ludzi upośledzonych, o niższych kwalifikacjach intelektualnych. Dla tych o wysublimowanym smaku, no to się liczy tylko właśnie sensacja. No i dlatego możemy oglądać niezależnie od siebie wszystkie po kolei kanały informacyjne w Polsce i wszędzie dowiemy się, że jakaś dziewczynka została pogryziona przez ukąszoną przez węża. Dajmy spokój tym biednym psom, przez węża. Natomiast nie dowiemy się o istotnych rzeczach, które się dzieją i od których zależy na lepiej. Nie jesteśmy dobrze poinformowani, to jesteśmy niesłychanie podatni na zleceniodawców. I tym, co niszczy zupełnie media, w moim przekonaniu, to jest właśnie ta chęć sprostania oczekiwaniom zleceniodawców. Czy można to rozumieć w ten sposób, że skoro część standardów demokratycznych jest zachowana, to zachowana jest cała demokracja? Bo moim zdaniem nie. Mam o jednej takiej sferze w odniesieniu do 1989 roku i do przyczyn mechanizmu, mianowicie bankructwa ekonomicznego kraju, bankructwa finansów publicznych PRL. Jak Państwo sobie wyobrażali przyjęcie odpowiedzialności za kwestie bezpieczeństwa obywateli i w zakresie służby zdrowia, kwestii odpowiedzialności za wojsko? O bardzo małym, w cudzysłowie, ale nie takim małym problemie Pan zapomniał o kwestii sądów, szczególnie Trybunału. Zastanawiam się, konstytucyjnego czy Sądu Najwyższego. Zastanawiam się na przykład, czy trzeba 9 razy było nowelizować tę instytucję, czy to dowodzi fachowości także najwyższej naszej Izby. Po pierwsze tak, absolutnie nie chciałbym stwarzać wrażenia, że należę do ludzi, których się określa eurosceptykami. Wręcz przeciwnie, uważam, że jeden z lepszych ruchów, jakie udało nam się wykonać po 1989 roku, to było przystąpienie do Unii i naprawdę myślę, że stratą czasu byłoby podawanie argumentów. Ja jeszcze doleję oliwy do ognia i dodam coś, po co nie byłem pytany. Całe moje doświadczenie, także powiedzmy na arenie międzynarodowej, nakazuje mi dzisiaj powiedzieć, że Polska lepiej wyjdzie na przystąpieniu do euro przedwcześnie, niż opóźniając ten proces. Proszę Państwa, jesteśmy wszyscy niezadowoleni z poziomu płac. Do tego proszę się ograniczyć. Przyjęcie euro wymusza pewne elementy i przyspiesza wyrównywanie poziomów. Przyspiesza wyrównywanie poziomów. Proszę Państwa, robi się nam zamieszanie w głowach, myląc skutki z przyczynami. Podobają mi się te wszystkie próby dezawuowania naszej przynależności do Zachodu. Nawet jak ten Zachód nam spsiał na naszej oczy. Mimo wszystko myślę, że trochę bliżej nam tutaj niż w drugą stronę. Zamknę tę odpowiedź takim oto stwierdzeniem. Proszę Państwa, zło leży nie tam, gdzie się go dzisiaj szuka, bo zło leży w samym trybie powoływania sędziów. I mówię to z całą odpowiedzialnością. To jest jakiś dziwny przypadek,
kiedy karierę sędziowską rozpoczyna człowiek bez żadnego doświadczenia życiowego. Kończy studia, bardzo często pamiętam go jako, nazwijmy, przeciętny studentem, odbywa aplikację i idzie sądzić. No, czym się to różni od systemu anglosaskiego, gdzie stanowisko sędziego jest zwieńczeniem kariery prawniczej? Wtedy możemy mieć do czynienia z rzeczywistym wymiarem sprawiedliwości opartym także o zdrowy rozsądek. I to jest, tu należy zmieniać przede wszystkim, rozsądy personalne. Owszem, może są konieczne, ale tu nie jest źródło zła. Mam pytanie. Szczególnie to pytanie kieruję do pana profesora Pietrzaka. Jaką rolę ma dzisiaj Kościół w sytuacji tego podziału społeczeństwa? Jaką ma, jaką może powinien mieć Kościół, żeby ten ruch zasypywać? Dzisiaj głos Kościoła osłabiony z wiadomych względów, ale też podważany. Dla części Kościół nie jest autorytetem i w moim przekonaniu hierarchia trochę się zlękniła, lęka się, bo kiedyś w listach, instrukcjach było: katolik ma głosować na partię i osoby gwarantujące realizację wartości chrześcijańskich. Jak władz powiatu to został okolicznościowy medal. Autorem jego jest młody ostrowski plastyk Szymon Wasielak. Medal został odlany z Mosiądzów w pracowni pana Franciszka P. Chcielibyśmy te medale wręczyć jako formę podziękowania osobom, członkom Komitetu Obywatelskiego Solidarność, którzy wstąpili do niego jeszcze przed rokiem 89. Wolność to skrzypce, których dźwięków cud potrafi wyczarować mistrza trud. Lecz kiedy zagra na nich słaby gracz, to słychać będzie tylko pisać, zgrzyt i płacz. Bo wolność to wśród mądrych ludzi żyć, widzieć dobro w oczach i szczęście. Wolność to wśród życia dobrych chmur, przez każdy ból i mur znać przejście. Wolność lśni wśród gałęzi wielkich drzew, które pną się w słońce, każda w swoją stronę. Wolność brzmi jak radosny ludzi śmiech, którzy wolność swą zdobyli na obronę zwycięstwa, mądrości, prawdy i miłości, spokoju, szczęścia, zdrowia i godności. Wolność to diament do oszlifowania, a zapłyśnie blaskiem nie do opisania. Wolność to także i odporność serc, by na złą drogę nie próbować zejść. Bo są i tacy, którzy w wolności cud potrafią wmieszać swoje sprawy brud. Bo wolność to wśród mądrych ludzi żyć, widzieć dobro w oczach i szczerze.